Cześć wam, z tej strony Kurczak, jest ze mną tam Kurczak zasłonięty i mnie trochę nie było, a gdzie ja jestem w ogóle? Z bagna wracam, tylko sobie muszę kamerkę obrócić jakoś tak legitnie, żebym wiedział gdzie ja jestem. Ja to chyba tak miałem. Nie. Kurde, co ta kamera? Dobra, chyba tak. To wracamy z bagienów. Dawno mnie tu trochę nie było, bo kurde, w sumie gorcz. W sumie o tym gorszy wam trochę też opowiem. Ale to zaraz, za chwileczkę. I w sumie też nie było mnie przez to, że... Cześć. Że była sesja i tak dalej, więc trochę tutaj nie mogłem grać. Starałem się skupić bardzo na gorżu, bo obawiałem się przed tym, jak wyjdzie, że nie zrobię wszystkich achievementów. No skąd one się tu wzięły? No, ale jak się okazało, no to bardzo łatwo to poszło. O czym w sumie też będę chciał wspomnieć. Bo naprawdę, w porównaniu z tymi achievementami z Forge'a i tak dalej, to Gorge jest prosty. Bardzo prosty. Bo w Forge'u mieliśmy problemy z wieloma, tam coś było losowe i tak dalej. Ciężko było to zrobić. Tutaj wszystko było takie doable. Nie wiem, czy jest takie słowo w ogóle, ale no takie było to wszystko. Wszystko dało się jakoś zrobić, wszystko się dało jakoś ogarnąć. To nie jest może jakimś złym sposobem, bo każdy w miarę się cieszy, że ma te rzeczy. Ale no na pewno... Wkurzają mnie to farmy. Na pewno był o wiele, wiele prostszy ten Gorge niż Forge, przez co większość ludzi ma wszystkie te achievementy i tak dalej. Nie muszą się martwić, że coś im nie poszło. Nie poszło. No mówię jak dziwny teraz, bo dawno się nie nagrywało, to wiecie jak jest. Próbujemy jeszcze takie coś zrobić. A co tu? Finder, pomóż. To też tu. Tego jeszcze nie mam, dobra, garnek. I to chyba mi nie wyjdzie sweet chili. Pewnie nie. Nie, znaczy spicy chili, co ja gadam, że sweet chili. Ale to nic, dobra. Ja bym chciał zrobić klatki na ptaka i złapać w sumie ptaki też. Bo takie challenge'iki. Ale cały czas będę się starał wam mówić o tym gorżu. Mianowicie tak, no... Zrobiliśmy... Po wyjściu z bety wszystkie 30 achievementów, później dwa musieliśmy tylko dorobić osobno, bo to polegało na zrobieniu jednego tam chyba rana jakiegoś specjalnego, nie pamiętam dokładnie, który to był. I polegało to na zrobieniu po prostu wszystkich przepisów, więc no jak opublikowali tą swoją stronę, o której zresztą też za chwilkę będę nawiązywał, jak opublikowali tą swoją stronę, no to to stało się bardzo, bardzo proste. Mieliśmy wszelkie informacje, jakich potrzebowaliśmy. Chyba nie zrobię birdcage'a za szybko. A przydałoby się. Nie mam nasion. Ale patrzcie, ja w ogóle praktycznie nie muszę nosić tych czapek i tak dalej. No to wszystko. Moja postać mnie ogrzewa sama. No, także wracając, będę taki rozbity między tym, co chcę powiedzieć, a tym, co tutaj się dzieje w grze, bo też muszę trochę ogarniać. Także po prostu mieliśmy bardzo łatwo do zrobienia te achievementy. Szybko każdy po prostu to zrobił. Jednego dnia tam podczas jednego streama. No i tak troszkę zaczęło się nudzić, mogę szczerze przyznać. I twórcy pomyśleli, może przez to, chociaż też powiedzieli, że to przez to głównie, że nie chcieli spoilerować na początku, bo dodali ikonki z potrawami. I to jest racja, mogli nie chcieć w ten sposób spoilerować. Żeby ludzie odkrywali, jakie są potrawy i tak dalej, ale no mimo to i tak był wyciek tych wszystkich ikonek praktycznie, także kto chciał, ten wiedział. No cóż, co tu się stało z tym mięsem? Ej, patrzcie, króliki zmarły, ale mięso się nie popsuło całkowicie. Nie wiedziałem, że tak można. No i to było takie troszkę średnie. Co mi się podobało, to fajnie, że dostaliśmy za grę po prostu w Gorge'a Loyala ten... To tło całkiem z jedzeniem fajne, naprawdę, do Starwa to pasuje. I je sobie teraz noszę. Jest o wiele lepsze niż to Sforza, tak szczerze, bo tam była jakaś lawa tylko. No, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni chcieli jakoś prawdopodobnie tak pobudzić ludzi do grania znowu, bo tam... No w Forge wbijaliśmy wysokie poziomy, chcieliśmy dalej tam grać, zdobywać te skrzynki, skinki i tak dalej. Tutaj, no tak dosyć szybko się to udało ogarnąć tak naprawdę. O kurde, nie chciałem tak, chciałem do... No właśnie. Dobra, wąski jak najszybciej trzeba ugotować, bo się zaraz popierdzielą.
Ten hambar mi się już też psuje, co nie jest w ogóle dobrym pomysłem dla mnie. Znaczy pomysłem. Dobrą wiadomością to nie jest dla mnie. Ptaku, odejdź. Na ściana potrzebuje, no kurde. Że z tego bitkedża będę czego potrzebował? Dwa z sześciu nasion. A nie, dwa, dobra. Okej, to jedno już możemy postawić. Tutaj będziemy mieli kolekcję ptaków. Kulturalnie, legalnie. Jak ja ich kurwa nienawidzę. Dobra, never mind. Teraz tak, pułapka na ptaki by mi się przydała. Halo. Trochę to zużywa, ale trudno. Dobra. Zbejtujemy sobie niebieskiego ptaka, mam nadzieję. Idźcie mi stąd, nie lubię was. Naprawdę, nienawidzę. Rozpalę to tylko po to, żeby się troszkę ogrzać. Chociaż no, moja postać nie potrzebuje tego. Okej, okay, tutaj to. Papirus może włożyć gdzieś, gdzie mam trawę jakąś. A jeśli nie, to włożę go tutaj po prostu, bo tu mam jakieś tam magiczne cośki, więc niechaj będzie, że to pasuje. No i to tak... Gdzie on był? Co tu się odwala? No i tak trochę słabo z tego powodu. Mam nadzieję, bo pamiętacie, w Forge było coś takiego, że było 42 achievementy i pod koniec jakoś przedłużyli tego Forge'a jeszcze. Mamy pierwszego ptaka. I zrobili to do 50 achievementów. I było kolejne 8 zadań, to już były takie eksperckie. It's full. Więziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bardzo znany. Nie wiem. Dobra. I to no jakoś tak łatwiej było ludziom coś tam jeszcze pograć, żeby ten level wbić, bo te achievementy były, ktoś miał jakieś wyzwanie, powiedzmy, że to jakoś tak fajnie kręciło jeszcze wtedy. A tutaj jednak na razie, no to każdy to zmaksował w chwilę i jest spory problem, żeby kogoś znaleźć do gry tak naprawdę teraz, bo no na przykład na Discordzie, jak to widzieliśmy, nie? Było kilka pokoi tam do gry, ludzie cały czas pisali kto gorcz, na grupie też było pisane kto gorcz. Teraz jak ktoś gra, to już w ogóle, o co ty robisz, czemu grasz w gorcza jeszcze, o, tak nie wolno, coś tam. No, po prostu już nikt nie chce, już nikt nie ma ochoty, bo no nie ma co, nie ma po co po prostu. Jakoś to nie jest coś tak bardzo powtarzalne, wiadomo, tak jak to Paweł powiedział w sumie, że no w Forge to mogło się przynajmniej kogoś ponapierdalać. Jak on to tak ładnie określił. A no w Gorge, no wiadomo, no możemy sobie kogoś pobić troszkę, ale... Znaczy pobić, Sega, no można sobie pograć, pogotować, coś tam. Ale po chwili to jest bardzo monotonne. Mimo to, że nawet w Forge to było monotonne, że te fale i tak dalej, to się już tam taktyki ogrywało, ale to jakoś tak innymi postaciami, jakimiś... No coś się mogło kombinować, a tutaj jest tego naprawdę mało, to jest mniej kontentu. Nie mówię, że ten event jest ciekawy, bo pierwsze moje wrażenia były, że on jest o wiele ciekawszy od Forge'a. Ale myślę, że twórcom trochę coś tu tak nie wyszło, jeśli chodzi o to, żeby to utrzymać ten hype, bo na początku było naprawdę zajebiście. Początkowo o wiele, wiele lepiej ten Gorge się zapowiadał niż Forge. Uważam, że jeśli chodzi o ciekawość eventu, to nadal jest Gorge ciekawszy, ale Forge jakoś tak przytrzymał ludzi na dłużej, co by może przeczyło temu, że Gorge jest ciekawszy, ale wydaje mi się, że ta mechanika gotowania, to wszystkie ten podział taki ogólny, to zbieranie soli, syropów i tak dalej, to jest o wiele ciekawsze niż tam po prostu nawalanie się w Forge'u. Ale czy przyjemniejsze? To już jest właśnie to pytanie takie bardziej. Mimo wszystko jestem na plus cały czas, bardzo fajnie mi się grało. Udało mi się zrobić, no właśnie, no teraz nawiążemy do tej strony, udało mi się zrobić tam solo runa. Miałem całkiem sporo punktów, z tego co pamiętam, i nie najgorszy czas. A, jeśli wiecie, no to na stronie, gdzie były przepisy, były również takie... nie, top listy bardziej. Kto najszybciej, kto najwięcej punktów, kto najwięcej dań. W jedną, w dwie, trzy osoby, coś takiego. O, dwie muzyki naraz się wgrały. I tam właśnie jest... tak, że jakoś dziwnie pomieszali z tymi punktami, w pierwszym miesiącu liczyli inaczej to, czy ktoś jest lepszy, w drugim jeszcze inaczej. Patrzcie, ja w ogóle nie potrzebuję kurtki chyba nawet. Nie wiem. A nie, co mi sanity podnosi, więc sobie zostawię. Tam można teraz zostawię sobie na lato, bo mam zabronione nosić parasolki. Ale coś tam wymyśliłem.
Znaczy, w sumie nie ja wymyśliłem, tylko tam napisał mi chyba super ziomek to pisał, nie pamiętam już. Także spoko. No ale wracając ponownie do Gordzia. Chodzi mi głównie o to, że speedruny nie są liczone pod czas, tylko zależą też od punktów. Bo na przykład nie wiem, czy widzieliście turbiny. Jak nie widzieliście, to wejdźcie na kanał, tam w polecanych jest Marek właśnie, on nagrywał bardzo fajny film z Don't Starve'a. Naprawdę polecam. Kurde, zjadłem. I kurde, no zrobił dosyć fajny czas. Wchodzę na stronkę zobaczyć, na którym jest miejscu, bo sobie speedrunka solo zrobił. Patrzę, a tam gość jest chyba czwarty czy piąty i ma czas 20 parę minut, a wszyscy robili po 10, niektórzy nawet w trzyosobowych drużynach po 6 minut. I tak, no nie wiem, no mamy speedrun, nie? To no chodzi o prędkość, a nagle w topce są ludzie, którzy zrobili więcej dań. Takie trochę też to dziwne, ale no... Jak uważają? Mam nadzieję, że to też jeszcze zmienią, bo został nam tydzień niecały, 6 dni dokładnie jak to nagrywam. Gordzia prawdopodobnie będzie przedłużony, ale o tym jeszcze nie mówię na pewno, bo tam były jakieś problemy z wydaniem go. I mogą przedłużyć przez to, taki pretekstik mogą dać, że o, w sumie tam się coś popsuło, to przedłużymy. Ludzie się ucieszą, może coś dodadzą. Ale na pewno będziemy grać 4, czyli w środę, czyli jutro prawdopodobnie, jak oglądacie ten film. Będziemy grać, przynajmniej ja, postaram się zagrać z widzami, bo tydzień temu nie mogłem niestety zrobić live'a przez sesję i tak dalej. Chory trochę też byłem. Także pogramy sobie jeszcze z wami w Gordzia. I jakby ktoś potrzebował jakichś achievementów, to piszcie oczywiście. Możemy coś pokombinować, bo no, w sumie nie jest jakoś trudno. No i liczę, że tego 9 jeszcze się okaże, że no coś tam może dodadzą, albo nawet wcześniej coś dodadzą, tak żeby było jeszcze czas to porobić. To by było fajne naprawdę. No i w sumie co do Gordzia to chyba tyle. Ogólnie jestem na plus naprawdę, bo no, fajnie mi się grało, tylko że troszkę krótko. Troszkę to krótko było. Ile do zimy? Nie chcę mi pokazać, bo jest wieczór. A jestem bardzo mocno ciekawy, czy mi się uda zdążyć zdobyć to drewno do skrzynki. Ale coś mi się wydaje, jeżeli... Bo dzisiaj się tak nawet nie popatrzyłem na te... na te challenge tak dokładnie, tylko po prostu biegam. Biegam i zbieram rzeczy. Ale to też dobrze, bo w sumie te challenge, tak szczerze, to troszkę mi czasem zjadają materiały, których nie powinny mi zjadać. Tak samo jak kret, który zjadł mi... Chwila, który to był? Któryś z kretów zjadł mi... Ten nie. Ktoś mi ukradł normalnie krasnala. Dobra. Wypadł stamtąd. Jest mój krasnal i thermal stone. Jak miło. Nie dość, że krasnala, to jeszcze thermal stone mi ukradł. No i niemiły. Rozpalmy sobie gnicho. Coś chłopaki jest nie tak z tą temperaturą. Albo tak ma być, albo nie. Ale coś mi się wydaje, że jest nie tak. Ogień duży. Jak w ogóle. Dobra. No, nie zdążył zbierać tej skrzyni raczej. Znaczy mam jeszcze połowę zimy, ale... Coś mi się wydaje, że nyść. Dobra, idziemy tutaj. Zrobimy kolejnego birdcage'a. Ale to zżera. Złoto. Dobra. Together byłby skin. Właśnie miałem o tym mówić, kurde. Także wyczuliście nieźle. Miałem mówić, że przydałby się skin. Nie tutaj. Przydałby się skin. A tu nie ma. Dobra, co my sobie zjemy? Zjedzmy może to. To sobie tu odstawię na razie. Łapkę zarzucimy zaraz tam, to będziemy zrobić ten challenge. Przeżyj zimę, no to jest jeden, odwiedź wiedział. Przeżyj wiosnę, bo z parasolki to jest drugi. Będę musiał trochę z kretami się pobawić, ale to ci... Zbierz trzy świetliki, mam 9 przy sobie. Zabij dwa wysokie ptaki, moglibyśmy iść po to. Wywołać i zabić Krampusa mamy. Zabrać pełną skrzynię drewna, coś mi się wydaje, że nie wyjdzie. Dobra, ale to myślę, że nie będzie problemu z kretami, bo w każdej chwili mogę sobie jakiegoś zabić. To co? Jeszcze mam zabić gęsiołosia ogniem, zanim złoży jaja. I w chwili śmierci musi się palić, ale mogę go bić inną bronią. Także na razie to
Te rzeczy wszystkie mogę sobie zostawić oprócz drewna. Przeżyć zimę, no to spoko. Sezonowe bossy, no to jakby przyszedł Dirkle, to by było super. Do przyrodzaju ptaków do klatek zaraz sobie złapę czarnego. To przydałoby się dwa wysokie ptaki zabić, bo mam dwa odcinkowe na ten. Jeden odcinek na jednego poskramiacza od NACA. Także fajnie by było to zrobić. Tylko tak, ja mam zbroję, mam dzidę, okej, to mogę to zrobić na spokojnie. Podoba mi się coś zjeść, takiego co mi troszkę wyleczy, w sumie chwila. Użyję sobie to. Parasolkę mam zrobioną, no ale jej nie użyję. Dobra. Jeszcze tu ewentualnie za dwa razy tak. A już trzy razy. Będę miał fulla. Zębka jeszcze mam, nie krampusa, tylko moktuska. Cztery zębaty. Wezmę tą siekierę. Dobra. W ogóle temperatura ani nie spada, ani nie rośnie na tej postaci. Także nie wiem, nie wiem co jest. Dobra. Chester czy coś ma? Jajko, on to się jakby coś. No i cóż, trochę wam o tym gorzej opowiedziałem. Także możecie mi też powiedzieć, jakie jest wasze podejście. W sumie tak coś czuję, że będzie bardzo podobne, bo sporo ludzi, przepraszam, napiję się. Sporo ludzi miało tak jak ja wcześniej, że już tak się odechciewało grać. Ale myślę, że jeszcze sobie pogram trochę jak znajdę chwilę. Bo chciałbym mimo wszystko wbić trochę tam poziomów i tak dalej. Trochę tych spuli jeszcze nadrobić, żeby tak nie musieć wydawać pieniędzy jak coś, albo liczyć na szczęście. Bo już mam tam 7000, więc no tam ile? 5 elegantów bym mógł zrobić? Tak, 5 elegantów, chwila. Zaspany ja. 5 elegantów mógłbym zrobić chyba. Im brakuje jeszcze to. A może się jednak zrobi, jakbym włożył tak. 20, 40, 60, 80, 92 drewna potrzebuję wtedy. 92 drewna. O! Może to jest do zrobienia. I oczywiście tak, piszcie kolejne. Tak, piszcie jak tam z Gorgem, jak wam się podobało. Czy dalej gracie, czy już wam się odpuściło, bo jak na razie no to można robić tylko te wyzwania ewentualnie jakieś dla siebie. Czyli, że szybciej coś pobiegamy, szybciej zrobimy, solo zrobimy, mniej dań zrobimy i takie tam. I jakie tam wyzwania jeszcze? Tak jak mówiłem ostatnio, nie przyjmuję wszystkich wyzwań. Mogę przyjąć wszystkie, ale nie muszę. Bo jeśli jakieś będą naprawdę takie albo za ciężkie, albo będą zużywały mi za dużo wszystkiego, to sobie mogę odpuścić. Ale jeśli będą jakieś ciekawe w miarę i tak dalej, no to nie ma problemu. Będę musiał złoto wykopać potem. Jezu, ale przyspiesza ta postać na trawie, znaczy na trawie, na drodze z kijkiem, jeszcze ona sama. Tam trzeba iść, tylko tam są dwa maktuski. O co się lekko martwię. Dobra. Jeszcze mogę z tym pobiec spokojnie. I co, ja muszę dwa wysokie ptaki zaciukać. Ja za bardzo ich kajtować nie umiem, przez to, że na Together trochę tak ścina i w sumie nigdy nie kajtuje. Bo nawet jak odejdę troszkę, to wtedy dostaję. No ale spróbujemy, jestem szybki dość, nie? Tylko żebym nie zginął jeszcze właśnie zbrójka. Ała! To dobrze mi wyszło. Psy do mnie idą. Dobra. Nie, tym razem nie dam się zaskoczyć. Dobra, tylko jednego poproszę tutaj za mną. O, moja postać dosyć szybko biega, więc nie mam jakiegoś większego problemu. Ale nadal mam. Już go dobiję, bo mnie denerwuje po prostu. Dobra. Troszkę mięska mam, a teraz spierdam. Może do bawołów podlecę. Dobra, czyli poskramiacz na co wykonany. Jak widzisz, zabite. Fireflysy mam. Jest ok. To tak, skrzynia. Ptaka mógłbym złapać. Czarnego mogę złapać w każdej chwili, więc to nie ma problemu. Gdzie te bawoły były? Chyba nie tutaj, tylko u góry bardziej. Między pingwinami, tak mi się wydaje. Już są psy.
Słyszę, słyszę. Tyłu mnie goni jeden. Coś mało tych bawał, było więcej. Dwa na razie, trzy. Biegamy trochę, to może się skupią na bawołach, na pingwinach. To się właśnie stało, dobra. Spoko. Jakieś takie bardziej brązowe te psy mi się tu wydają. Z wolnych bio. Muszę sobie zainstalować moda do singla na HP. Żebym widział, jakie mają HP przeciwnicy. To jeden leży. Dobra, wszystkie leżą w sumie. Dobra, wy nie macie kurzu. Okej, wszystko wziąłem, co chciałem. Troszkę mięsa mam, komu jedem. Tak, ptaka mogę sobie złapać kiedykolwiek, nie ma problemu. Tego czerwonego też. Przeżyj zimę, no to się zrobi. Czy nie, drewna się zrobi, mam nadzieję. No i tak poza tym to myślę, że już wszystko będę robił wiośnie. Do Krampusa i tak dalej. Glomera mogę zabić w każdej chwili, więc to przyzywa z instantu Krampusa. Teraz miałem pewnie, mogłem to w sumie zrobić, ale... Tak wiem, palenie trawą bardzo efektywne. Ale trudno. Teraz widzimy sobie to. Ten hambat, mogę go później zrobić. Naprawdę, mogłem później. No ale cóż. Dobra, tutaj ptakusy siedzą. Mnie drugiego nie mam. Dobra, to zrobimy tak. Weźmiemy to. Weźmiemy jedno nasionko. Halo, halo. Chodź. No muszę złoto wykopać trochę, żeby zdobyć kolejnego ptaka. Dobra, tutaj się już respią. Zapraszam. Wypakujemy sobie trochę czapkę. Sobie ją założę zaraz. Dobra, ptaków teraz nie będzie. Yeah, dobry. I co, ja bym teraz może pościnał trochę drzew? Albo ogarnął te kamienie? Coś z tych rzeczy. Bo złota mam bardzo mało. Mam kamienie i drzewa też mógłbym tu pościnać. To tam mi enty wstały ostatnio, z tego co pamiętam. Bo już trochę długo nie nagrywałem, ale coś tam jeszcze pamiętam. Wydaje mi się, że tam enty były. Także... Twardy snowman, wiem. A, no i właśnie, no chyba 13 ma być aktualizacja z potrawami, które kurczak może zrobić, czyli ta postać. Będzie kilka nowych potraw, już o tym mówiłem wcześniej, ale chłopaki tam wspomnieli, że to 13 będzie. Także jeszcze ewentualnie mi tam potwierdźcie, czy to na pewno, bo też bym chciał to nagrać właśnie, jak te potrawy wyglądają. Jak te potrawy wyglądają, jak je się tworzy i tak dalej. W sumie jestem ciekawy, chociaż nie wiem, czy ktoś jeszcze ogląda, ale jestem ciekawy, ile osób z was próbowało sobie pograć kurczuckiem. Tym za długim ogonem. I na mapie z mordą jakiegoś poniapsa. Nie wiem, co to jest. Nie znam się za bardzo na tych animowych kotach. O, co ja mogę. Spróbuję tak. Pewnie mi widzą meatballsy. Meatballs. Tak mało tu rzeczy zrobiłem w tej bazie, tak szczerze. Blatam. O, jest. Spicy, czyli nie sweet, czyli. Okej, okay. Dobra. Pewnie się głodu do fulla. Tutaj prawie do fulla. Jest ok. Troszkę sobie dodam. To co? No, jak będę chciał tego Krampusa zabić, no to zabijemy sobie Glomera. Przyjdzie Krampus. Zadanie będzie wykonane. Może plecak trup? Nie, raczej nie. Jakbym miał teraz więcej trochę luksu, to bym go nawet przyzwał. Ale nie chcę tworzyć, bo drewno chcę teraz dołożyć do skrzynki. Żeby w miarę było to jakoś. No i co to tak? Zbierzemy teraz, mam nadzieję. Przeżyj zimę. To... W trakcie przeżyj wiosnę bez parasolki później, pokonaj sezonowe bossy później,
Zobaczcie rodzaje ptaków do klatek. Dwa są w trakcie, jeden zimowy już jest złapany, więc reszta nie ma problemu. Poskramiacz zrobiony. Na to muszę czekać, na to mogę zrobić w każdej chwili praktycznie. Dobra, to możecie pisać jakieś tam wyzwanka kolejne. Pamiętajcie, żeby nie były jakieś zrób salto do tyłu przodem. Odbijając się od skrzynki i zjadając przy tym meatballsy, nie wiem, coś takiego. O, trochę przybrałem temperaturki. Przybrać temperatury to w ogóle takie... Śmiesznie brzmi, ale niechaj będzie. Dobra, to gołścina nierzewna. Gdzie jest end? Jeszcze go nie ma. Po prostu nie chce mi się z nim strasznie bić. Nic na to nie poradzę. Mogłem to niby szybciej ścinać, ale nie lubię tego klikania cały czas tak. To jeszcze trzeba też wytajmować lekko. Czemu w singlu nie można mieć skinów? Widzicie, mi to nawet nie wychodzi za dobrze. Dobra, puśćcie. Hop, 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 kop dziurę, kop dziurę. A wolę duże drzewa. Mniejsza szansa na enta, więcej drewna. Tak, potrzebujemy tam... O, coś się chyba ruszyło. Widziałem jakieś szczęśnienie. Ja nie wiem, co to było. A tu też enta na razie nie ma. Wiesz, jakbym zabił pingwiny, to czy by Krampusa punkciki wskoczyły? W sumie nie wiem. Ale mniejsza o to, tak naprawdę to mogę zabić Glomera, przyjść kolejną pełnię i tyle. A! Już chyba wiem, co to było. Idzie już do mnie? Teraz idzie. On jest ten spory, więc. No, on do mnie chce. Trzeba mi to spowolnić, ścinanie tego drzewa. Albo i nie, bo jest debilem. Nie usadzę go, bo nie zdążę. Znaczy, mogę go usadzić, ale później tak wstanie, jak zacznę tu ścinać drzewa, a chcę tu ścinać drzewa. Także bez różnicy. Kopieńków nie wykopię przez to, bo jak odbiegnę od niego do odpowiedniego drzewa, to już jest problem. Bo trochę go mało. Dobra, tutaj jest jakieś skupisko drzew fajne, ale tu chyba jest teleporter do Maxwella, tak mi się wydaje. Nie, to było gdzieś wyżej. Już myślałem, że sobie mnie odpuści, bo jakoś tak dziwnie bokiem szedł. Jest sporo dużych drzew. Aż się zastanawiam, czy go nie zabić, bo kurde... bym sobie mógł fajnie poradzić. Nie będę ładował trzech. Bo mnie na to nie stać. Znaczy czterech. Myk, myk, myk. O. A może zacznę też cztery raz, dwa. A pięść! Boże, czemu się postać zacina, jak wali pięścią? Mógłbym mieć pohambata, ale... Że jak postać uderza pięścią, to tak mocno się zacina, że nie da się normalnie odejść. O Boże. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No mogę go tak. Bo czasem się boję. Dobra, będę potrzebował uderzał i troszkę czekał. Tak, może być. Padnij już, bo mam dość. Chcę drewno normalne, a nie potworne. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jest, Boże. Ja ich nie lubię. No po co wy jesteście w ogóle? No i teraz mi drzewa pozmalają. Kupę. Maleją, pozmalają.
Zjedz, póki się nie zepsuło, chociaż ja mogę zjeść zepsute. Student's life. Dobra. Jest ok. Kurde, że się musiał zrespić akurat, nie? Nie wiem, ile tam potrzebowałem, ale już mam 3 staki ponad. Tam potrzebowałem chyba 5, niecałych. Dobra, to może mi się uda teraz na szybko to zrobić. I przekazuję drewno, a już mam 30 minut. Także może ja to zostanę po prostu, albo nie. Pójdę do bazy, zostawię drewno, zobaczymy, czy się udało. Będziemy zebrać całą skrzynię. I w następnym odcinku zajmę się tam resztą challenge'y i wykopaniem tych kamieni ze złotem. Wiem, że tu jest jeden, ale to trochę mało będzie. Dobra, łopatka, jeszcze jeden tutaj pieniek poproszę. Zaraz mi kolejny end wstanie, bo za dużo tego wyciąłem już. Najgorzej jakby mi stał akurat z tego, że jak to ścinam przed ostatnim uderzeniem. To bym się nie zorientował i bym dostał na ryj. Ja nie mam zbroi, a mam 1% luksuta, więc średnio. Dobra, jeszcze troszkę. Uzbroi, że nie ma problemu, odcinek będzie lekko dłuższy i tak ścinam drzewo. Fajnie, nie? Podoba wam się? Pewnie już nikt nie patrzy. Najdłużej się ogląda chyba 6 minut pierwsze. Znaczy najlepiej jest oglądane. Nie pamiętam. A później to już słabnie wszystko. Także w 6 minut będę robił fajne rzeczy, a potem już nie. Potem już przestanę. Potem będę robił rzeczy odpowiedzialne. Duży chłopiec. Duży kuczaczek. Czy to jest jeszcze jakiś drzew? Jest drzew. Raz, dwa, trzy, cztery i piąty leci. W skrzyni jest 9 miejsca, miałem 4 staki na pewno. Dobra. Jeszcze dla pewności jedno duże drzewo. Tak, żebym mógł już korzystać z tego drzewa. Bo nie chcę tam blokować się na kolejny odcinek z challenge'em. Dobra. Nawrotka challenge. Zobaczmy, czy to się wikiemu czakowemu udało. Usiągnąć. To jest baza, gdzie ja idę. Gobler się zesrał, znaczy gobler, glomer. Serio. Jeszcze 12. To mi się siekiera kończy. Tak myślałem, że jeszcze trochę. Dobra, nic, dotnę, bo już chcę mieć to z głowy. Coś nie policzyłem dokładnie, albo zapomniałem, ile mam. Czy były 12, z tego wypada po 2, to tak średnio, większe by się przydały ścinać. Dobra, zdejmij sobie, a załóż to. Na to mi już procentów nie wystarczy. A i tak 1%, ile dam rady, nie? Nick. Dotnij pan to 12. 30 dzień. Uuu, chypę. Jakbym miał wtedy łopatę, jeszcze tym to wykopał na lejcie. Ale cóż. Niemiołek. Jeszcze jedno. To zasinam takie małe. Dobra. Jest. Idziemy. Dobra. To tak, panie skorpionie. Udanęło się. Mam drewno. Teraz będę bogiem drewna po prostu. Bóg drewna here. Jest skrzynka pełna drewna. Obecnie wyciągam sobie tutaj, wkładam to. I co? Już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do usłyszenia w kolejnym. Piszcie, co o Gorge'u sądzicie. Piszcie challenge'e. I piszcie, czy graliście w sumie na tej postaci mojej. Także no, do usłyszenia. Pa.